Cześć widz, witam na szotę. Kto nie subuje, ten pała. Dzisiaj sobie oglądamy dalej Lombardzik. 116 odcinek, pełne portfele, moi drodzy. Zapraszam na Twitcha, gdzie się odbywają codzienne transmisje na żywo, jeżeli chcecie z nami pograć, pooglądać rzeczy. Zapraszam, zapraszam. Ale lecimy teraz z oglądaniem. Ja wykopuję. Telefonik, łańcuch. Jak on pięknie wygląda z tym łańcuchem, ja pierdolę. Kurwa, zaraz wam coś puszczę. Patrzcie na jego obrazek i słuchajcie tego. Kurwa, nowy skin do Icy Towera. To jebany identyczny. Uch i... Wszystko. Ja. Jak leci? Ja. Jest łańcuch, zegarek i telefon. Dzisiaj pan wesoły. No, dzisiaj wesoły. No, no imieniny. Miałem, no, przecież ja mam Andrzeja 30, w sumie dzisiaj mnie odwiedzili, no i... Czyli tak. Mam 30 imieniny, może dzisiaj nie 30, ale już zrobiłby wcześniej, bo mnie odwiedzili. Zegareczek jest 55. Tak. Telefonik, MyPhone jest 55. Tak, to jest 110. I tam chyba jeszcze coś na Adasia było, nie? No, no i łańcuch Adaś wyniósł, nie? I łańcuch. Stuwa, ja. Mamy tu 118. Ile to będzie? 228. To 220. To tak może, to weźmiemy, a to wyłożymy. To. Tak. 100, 200, 20, 30. Dwa złote oddaję. No i fajnie, do skarbonki. Fajnie, elegancko. Teraz tego wszystkiego. Jak się świeci, można pisać. Ja. Mamy łańcuch. Mamy łańcuch. Słynny łańcuch. Telefonik i zegarek. Tak. Już piszę. Jeszcze jeden podpis. Do zegarka. No i zegarek. Myślę, że będzie przecież, że on podnosi? Tak, to prawda. Rękę. Ten zegarek zostało. Zegarek i łańcuch, zegarek i łańcuch. Na zmianę, na zmianę. Na razie. Mamy i podpisać, nie? Tak jest. Fajnie. U nas wszystko, tak? Na czysto. Na czysto. Ej, ani razu elegancko nie powiedział, chłop się zepsuł. Czyste konto, jak to filmuje. Czyste konto. Fajnie, elegancko, życzę miłego dnia. Jest! Ja, do widzenia. Dzięki, narka. Chciałem wykupić srebro, ten telefon, wiesz, i zegarek ten, kurwa, dwie dychy. Czyli wszystko? Nie, jeszcze został taki, kurwa, długopis. Mogę tedy? Wiesz, jaki taki, ja nie wiem, do czego jest, bo to nie mój. Gosior mi dał, ja za dwie dychy go oddałem, wiesz? I co z tym długopisem? No taki, kurwa, ja nie wiem, do czego to jest. No, ale odbieramy też? Takie, nie, ja tamten później, wiesz, bo tam jeszcze czas jest. Ja czyli, dwie dychy do niego. Czyli nie odbieramy, wiem. Tak, zegarek. Łańcuszek. I telefon. Łańcuszek, telefon i zegarek. No, trzy rzeczy. A oprócz tego no i został tam długopis, kurwa. Ja nie wiem, do czego on służy nawet. Gosior mi dał... To do tabletu. Tak? To do tabletu? Tak. Technologia. Aha. Policz tam, kurde, ile są jest tych odsetek, zapłacę. Ten sam taki... zestaw? No bo to jest menerski zestaw, no słuchaj. Zastaw starter pack tak zwany. Dobra, muszę, kurde, jeszcze za światło mam? 5 stów. Na 2 miesiące. Ale wszystko elektryczne mam, Kuba. Czyli tak, zegareczek 25 zł. No. Srebro i telefon na jednej umowie. No. 230. Dobrze. To nam daje 255. Ale to jest przykre, go nie muszą zostawić rzeczy, no tutaj, żeby się nie nawalić, że tak powiem, tylko żeby zapłacić rachunki, no to jest przykro. Chuj przykro. Dobrze, razem. Razem wszystko. Dobrze, Kuba. Już. Czekaj, jeszcze drzewo mają mi przybyć. Dzisiaj taka trochę zima przyszła, nie? A idź do chuj, kurwa, wiesz co? Chociaż ja mam mieszkanie, wiesz, i dlatego mam 500 zł, bo drewna nie miałem, wiesz, ja to napalę, kurwa, moment w tym, nie? Ale kurde, nie miałem, dzisiaj dopiero mi przywiezie, nie? Będziesz miał? A 5 zł będzie? Co? 5 zł? Mam, no. O, no to elegancko, no to się dogadamy. Dogadamy się. O, proszę bardzo. Kubuś, a to... To jest do jakiego tabletu to jest? Bo ja tego właśnie się nie znam. No jest tablet. No. Jest taki długopis. Aha. I po prostu tym... sobie tym rysikiem, nie? Aha. A to do tego jest. Tak. A to ktoś potrzebuje takie coś czy nie? Używają, co? No używają. Co? Używają. Tak? Tak. Nawet jak sobie... No. Coś na tablecie, bo teraz... jak sobie rysują na przykład na tablecie, nie?
No rozumiem. No, no to tym, tym, nie? A tym, i tym, tym długopisem. Podpisik? Co? Podpisik? No dobrze. Nawet kulturalne? A akurat ten jest chyba taki bardziej kulturalny z tych, co przychodzą cały czas. Srebro i telefonik. No, Kuba, a co cię mówić? No, no dobra, to mój. Słuchaj, a co cię mówić? Ale on taki chodliwy jest, ten długopis? Nie, co? Ale ktoś no ten... Kiedyś telefony z rysikiem były, ale to takie gówno było, wiesz, no nadal są, nie? Ten raczej nie będzie chyba. Co? Te nouty, nie nouty? Czyli nie będzie. Nie wiem zresztą co to jest, bo to Damian przyjmował, nie? No, dwie dychy tutaj, wiesz. No to nie jest nie mój, wiesz? A on nie wie, czy chciał tu przyjść. I mówi, Maras, weź oddaj to, nie? Mówi, dychę tylko, nie? No ale a Damian miał dał dwie. A, no to jeszcze dycha zarobiona. Nie lubię latem, wiesz, jego mieć, wiesz? A schowam go, i tak później oddam. Podoba mi się to, że ten nie lubi go mieć latem, więc go daje do lombardu, przepija sobie hajsik, czy tam wypierdziela na jakieś inne rzeczy, później go odbiera. Więcej kurwa u was w lombardzie to łańcuszek niż ja kurwa go noszę. No więcej, więcej. Przecież Samsungi w wersji Ultra mają rysiki? Nie wszystkie, na kozielak. Mówię, te Note mają, Note Ultra i tak dalej, chyba Note Ultra. Note na pewno mają rysiki i są używane normalnie. Te rysiki są w miarę wygodne. Wiecie, w czym był zajebisty rysik? Ja żałuję, bo swojego zgubiłem. W Nintendo 3DS w XL-ce był rysik. Miesiąc leży, tydzień noszony. Nawet no. Nie tydzień. Wiesz, zajebisty był ten rysik. Ja latem lubię, jak koszulkę mam. Jak go widać. Muszę kupić sobie ten rysik do tego 3DS-a. W ogóle muszę gdzieś odświeżyć tę konsolę. No, nie, a to jest Częstochowy jeszcze tu, wiesz. Poświęcony. Wszystko podpisane. Tak. Dobra, Ale no to już nie istnieje. A, no to widzisz, może ja trochę opóźniony jestem w tych Samsungach. Ten długopis to... No on jest przesunięty. Pewnie tak? Już zostanie u nas, nie? Dobra. Dobra. Ja sobie myślałem, żeby sobie kupić New 3DS XL-kę. No ja mam. W sensie zajebista konsolka, tylko teraz już troszeczkę przestarzała mi się wydaje, nie? Jak za jakieś psie pieniądze masz do kupienia, to polecam. Ale tak, żeby kupować ją za jakieś... Ja kupiłem chyba wtedy za 400 zł, ale to było jeszcze zanim kurwa Switch pierwszy wyszedł. Z jakiejś... Oj, kurwa. 7 lat temu? Nintendo 3DS XL. New 3DS. Kurwa, teraz są droższe! 1300 zł, kurwa? Ja wam pokażę tą limitowaną edycję, co miałem. Już wam pokazywałem. Ja pierdolę! Nie mogę, kurwa, na to patrzeć, no! 2700 zł! Ja pierdolę! Ta edycja moja. A ja ją... Ta, tutaj już, kurwa, ty już na przykład 950, no dobra, nieważne. O wy, kurwa, oszusty. A bo to jest chyba nowa. Tak żałuję, że zostawiłem to w aucie. W sensie, jak macie jakąś skórkę czy coś takiego, widzowie. Kamerka zasłania, ale to jest dokładnie to, co tu jest. Jak macie jakąś skórkę limitowaną czy coś takiego, nie zostawiajcie, kurwa, na słońcu tego. W sensie, ja zostawiłem, bąble się porobiły, kurwa, zeszła cała naklejka i chuj. Ale mam teraz... Kurwa, czy ja mam to gdzieś tutaj? Oj, nie, chyba nie. No, Darka. Chyba ja takiego z Ameryczki był, stickery takie specjalne się zamawiało na tego 3DS-a. Z 3 miesiące mi szedł ten sticker, ale zajebisty jest teraz taki customowy zrobiony. Kozacie chodzi w plusie. Ale ty chcesz kupić? No, ja płacę gotówką. O kurde, gotówką. Który? Ty, Kuba, ten. Ładowarka, wszystko. O, zobacz, w wszystkich sieciach choćby. Chodzi, w każdej. W każdej? W każdej. Bateria długo trzyma? Weź zobacz. No to jak na smartfona, nie? Weź mi rabat zrób jakiś. Rapłacę. Za dużo pieniędzy u nas idzie. Jest, nawet ta strona cały czas istnieje. Z tej strony, kurwa, zamawiałem, pamiętam. Te skinki. Ciekawy jestem, czy ten mój skinek jeszcze jest z dekala. Teraz nowy Switch wychodzi, co nie? Tak. Ale to będzie chyba konsola, której kurwa nie kupię już, widzowie. Jakby... Za dużo już ich mam konsol. Ja bardzo lubię zbierać akurat konsole. Nawet sobie czasami tak dla beki na 20-30 minut usiąść i na jakiejś starej konsolce pograć. To jest kurwa giga spoko. No nie widzę tego mojego. A bo już nie pamiętam jak wygląda po prostu. Mam taki las czy coś takiego zklejony z tego dekala. No dobra, chuj. Nawet nie wiem po co ja wam to pokazuję. Ostatnio. Nie jesteś, nie? No dzisiaj zaczęliśmy chlać, nie? Te 3 dni chlania, to ci od razu mówię. No ja wiem jak ty skończysz. Jak skończę? Tak jak zawsze. Że tak wyjdę samo. Na siebie. Wyjdę na, no, że wychodzę na siebie. Ja mam mieszkanie, działkę, wszystko, kurwa, psy, kurwa, to.
Zrób mi dobry rabat. No 199 zł jest cena wyjściowa. Weź mi dwie dychy opuść, żebym miał na piwko. 15 mi spuść, o. Ja ci mogę zrobić 150. Okej. Okay. No. Pasuje? Pasuje. A baterię i ładowarkę mi daj. Temu głupkowi dam, ku... Co ja też się mam sprzęt, się potem do podbiera. Co? Wyjściowa. Weź mi dwie dychy opuść, żebym miał na piwko. 15 mi spuść, o. Ja ci mogę zrobić 150. Okej. Okay. No. Pasuje? Pasuje. A baterię i ładowarkę mi daj. Temu głupkowi dam, ku... Co ja też się mam sprzęt, się potem do podbierania. Wiem, że po terminie to. Ja... Po odbierania. Co ja też się mam sprzęt, się po... Słuchaj, no, coś tam. Sprzęty miałem do podbierania. Wiem, że po terminie to. To odkurzacz poszedł, bo nowy. To poszło. Ładowareczki nie będę miał. A jaka jest stacja, ta normalna? Weź mi, pokaż ty. Pokaż mi tył. Kostkę ci mogę dać od Samsunga, to będziesz miał. Kabelek tylko musisz sobie ogarnąć. Nie ma. Będziesz miał. Mhm. I papiery mi drukuj. Żeby głupek do mnie nie skarł. A chodzi na pewno ten telefon? No kurwa, masz włączony przecież. O, wszystko pięknie. Już tylko nawet do góry nogami trzymasz, ej. Odwróć go. Głupka nie nauczy. Pokaż. Działa. No. Będziesz miał się obsługiwać? Nie, ja tylko jego będę musiał nauczyć. Kogo? Weź zobacz. To powiadomienie przyszło jakieś tutaj, bo z Wi-Fi jest chyba połączone jakieś aktualizacje, coś. No i wszystko. Co, ja teraz będę miał sprzęty do podbierania? Może być, no? Mówię, tą piłę na spokojnie ci przyniosę. Damu, bo mi k***wa jeszcze o tej godzinie zobacz, zaraz ty zamykasz, wszyscy zamykają dupę. Idź mi kop telefon. Tu masz paragonik? No, idiot, cię dam ten paragonik. Mi się wydaje, że tej piły już nie masz. Wiesz co? Pewny jesteś na milion? Masz 5 dych? Robimy zakład. Nawet jakbym miał 10 milionów, robimy zakład, że ta piła jest. Pisz oświadczenie. Dawno nie było cię z tą piłą. O, nie zanoszę, bo ja teraz pracuję. Po 12-10 godzin, Kubo. Aha, no chyba, że tak. W lesie, no. Dlatego nie chodzę. 12-10 godzin, a 3 dni najebane lata. Słuchaj te 5 dych. No, bo ja naprawdę teraz pieniądze zarabiam, powiedzieli, nie? Że Adrian doszedł do pieniędzy. No zacząłem zarabiać, już nie muszę chodzić do Lombardu, no. Już nie muszę chodzić do Lombardu, ale kupować przyszedł. Można? No tak, dzisiaj tak. No. Temu muszę telefon kupić, chłopakowi pomóc. W szachy gramy. Masz tą szachownicę moją? A ty jej nie odebrałeś? Odebrałem i zastawiłem. Weź zobacz, co ci zapłacę za nią. Mam dwie jakie szachownice. No jakie, pokaż. Taką i taką. To jest moja. To jest twoja? Mhm. To jest moja. 39 zł. Dobra, już ci płacę. To moja jest moja. Ale poczekaj, zrobimy tak. Otwórz tam czarny pionek. Weź ją, połóż tą molą. To daj z powrotem. Pionek brakuje, bo że się tu w Lombardzie zgubili. Jak brakuje? Patrz. No. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Teraz czarne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16. To nie jest twoja. Bo tu są wszystkie. To nie jest twoja. No to lepiej. Masz tu wszystkie pionki, masz grać. 16 powinno ich być, nie? Mhm. Ty miałeś taką okrągłą chyba, zaokrągloną, nie? Nie odebrałeś jej? Odebrałem i te Iwanowi zostawiłem. Poczekaj. Ty tam zgubił, kurwa. Weź, zobacz na spokojnie. Proszę ciebie. Ale to sobie tą weź. Masz wszystkie pionki, wszystko pięknie. Ale tamta była za kupę kasy, nie? Ale to jest to samo. A, zastawioną ją masz. Majster. Czyli co, chcesz tamtą bez pionka? I pionka mi z tego. No nie, no jak? No nie mogę ci pionka zabrać. Ja pionka potrzebuję, żebym z nim zagrał. No to weź. To kurwa kapsel se postawisz i chuj. To jest droga. No to zamienicie se pionka na... Z tego, z Chińczyka weźmie sobie pionka. Poczekaj, dobra, tą szachownicą na razie. Ty... Weź mi za stówę tą lornetkę, oddaj tą, co mi pokazywałaś. Jaka se mam? No nie, tam drugą. Co ci to? Dobra, pokaż i jaki ten parometr. Jedna ci starczy. Dobra, to nie dla mnie, dla brata, on no musi to jedna mu starczy. Po co ty drugą będziesz kupował? Czy jutro z nią przyjdziesz do Lombardy, bo chciałbym zastawiać. No jak nie? A robimy zakład, że nie ja? Dobra. A załóż się, Kuba. Kurwa. Lufę. Tu ładowareczkę też sobie schowaj, bo zaraz zostawisz, zgubisz i... Ja tylko parametry chcę zobaczyć.
10 na 50. Ej, wiecie co mnie wkurwia, jak przychodzą ludzie, mają brudne łapy cały czas, kurwa. Ale można mieć brudne ręce cały czas. Nie zaraz powiem, bo się na tym znam, no. W ogóle jak się kolorystycznie dobraliśmy dzisiaj, co? Czemu? Ty na czerwono, ja na czerwono. No chodzę zawsze. Nie stać na ciuchy Adidasa. Żeby cię było widać. Ja pierdolę, Kileszek. Nie stać, kurwa, na ciuchy Adidasa. Szmato. Nie, o to chodzi, wiesz. Biznesem ma na stać, chodzę w laczkach. Ale zobacz, ej. Ja też. No. Ile za to opuścisz? Stówkę. Puść, 9 dych. Dla mnie. A masz 10, masz drobne? Czekaj. Może mam coś. Ty, my chyba będę miał, Kuba. Poczekaj. 9 dych nie będziesz miał. A skąd ty wiesz, że nie mam? Powiem. Pewnie jesteś siebie. No, to prawda, Dante. No, to prawda, kurwa. Jak masz 9 dyszek, to dawaj. Ja pamiętam, jak moja mama miała kiedyś sklep spożywczy i kurwa był jeden gościu, który tak capił, że trzeba było kurwa cały sklep po tym chuju wietrzyć. Kurwa. W sensie, pamiętam, jak moja matka przylatywała i kurwa drzwi przed nim zamykała, no bo się nie dało wytrzymać z gościem. Ja pierdolę. Taki swąd, kurwa, alkoholu i gówna dookoła. Tragedia jebana. No i wiecie, no niby nie można zamykać, no ale kurwa, co zrobisz? Jak wejdzie ci taki bej i kupi jednego browara, to później będziesz musiał wietrzyć przez godzinę kurwa drzwi i klienci będą spierdalać, nie? No grube są na stół. No właśnie. Poczekaj, 50 stówę mam. No, stówę, tak myślałem. Masz drobne jakieś? No mam dyszkę. Czyli co, jesteś pewny, bierzesz ją? Tak, biorę. I paragon mi został. Paragon mi dała, żeby nie było, że jakieś złodziejstwo, wiesz. Tu masz dyszkę? No, wiesz. Interes. Ja to jestem artysta. Fotografię już jakieś rozdałeś? Nie. A zdjęcie chciał ktoś sobie z tobą zrobić? Tak. To jest Kobra 940 ten. Oho. No ale... Z tego co ja, wiesz, jak to kupowałem. No ale gdzie to masz to napisane? No właśnie nie ma, nie? Ale ja to kupowałem ogólnie jako Kobra 940, nie? Jak w internecie sprawdzisz, to masz identycznie to samo do kupienia, nie? Za 200 chyba 40 zł ostatnio poczułem na necie, nie? Kobra 940? Tak. I to jest cewką tą większą, 24 cm, nie? Czy jakoś tak. No to 97 zł to kosztuje nowe. Z saperką ze wszystkim. Z słuchawkami. Pokaż mi, bo nie wierzę coś. To tak tyle kosztuje. No czekaj. 940? Tak. Przez cy, nie? Cobra. Kobra, no. I to jest analogowy, nie? Jeszcze ostatnio sprawdzałem, ile to kosztuje teraz, bo ja w zeszłym roku to kupowałem, jeszcze to były tańsze, a teraz z tego co wiem, to podrożały one właśnie. No Allegro 229 zł, jest. No to ja właśnie kupowałem w tej cenie jeszcze, nie? To było jakoś tam pół roku temu, niecałe, bo raz tylko to może użyłem na działce, wiesz, i ten. On jest sprawny, bo baterie są włożone. Z drugiej strony się odpala. Tu drugim pokrętłem. O. I tu musisz ustawić sobie do jakiegoś metalu i wtedy sobie ten, nie? A jak przyciśniesz ten przycisk, nie? Czerwony, no to masz już, że bardziej wykrywa, nie? Kurwa, jakie gówno. Będzie ci łapało, bokami będzie ci łapało, bo ona łapie nawet na pół metra, ale... No aż tak nie powinno. No, ci powiem, że kurwa, mi na pół metra w ziemi łapało, ale... A to nie powinno tak, kurwa, na chuj łapać? A nie na pół metra? Pół metra to niedużo. Podłodze macie. No bo ja raz użyłem tylko. No to wiesz, stało u mnie i tam zabrudzone lekko, to zakurzone bardziej niż ten. Może cyk, ty właśnie widzowie, może cyk, muchy pierdolniemy dzisiaj? Przegląd DCK sobie jebniemy dzisiaj. Jak światełko się świeci, to jest włączone. Nie. Nie, jeszcze raz naciśnij. Jezus, ale Kuba ma dupę w tych dresach. Kable macie jakieś chyba, bo coś pod stołem. Chyba, że jest rama stołu. Powiem ci, że bym tego nie sprzedawał, ale potrzebuję kasę,
A to mówisz 7 dych gdzieś kosztowało. No. To 200. To 200 tam z groszem płaciłem za to, nie? 7 dych za dwie rzeczy? Stówę. To i tak sprzedacie, kurwa. Pokrywacze one są takie... No. Średnie. Stówę dajesz i będzie okej. Okay. Za dużo stówa. Nie no, nie za dużo. Sprzedacie i tak za za to bym ci dał 5 dych, no za to 3, no to 80 jest, no max. Kurwa, dobra, 9. To i tak tak po prostu na próbę wezmę, bo już kiedyś miałem taki wykrywacz też coś w granicach 300 zł z Allegro i raz ktoś to kupił, ale przyniósł, oddał, bo to pikało mu wszędzie, mówię, albo się nie mówi. A ten akurat ci powiem, że nie pika, bo ja go sam sprawdzałem, muszę na działce. No to jeżeli pikało, aha, musi pikać. No musi pikać, pika, ale to na wiesz, tu chodzi o to, że tu może ustawić sobie tam. No 8 dyszek mogę ci dać za te dwie rzeczy, jak 9 chcesz, dych. Decyzja. 9 dych. Albo 3 dyszki tylko za to wtedy, nie? No to o dycha wam chyba nie chodzi, kurwa, 9 dych. To jest bardzo dużo. Jak bardzo dużo? Na 10 rzeczy, 10. No ale kurwa, skoro o chuj za dychę chodzi, no to odpuść ty. Kurwa, 9 dych. 8. 9. No 9 dych, no i macie i tak sprzedacie to drożej i tak. Mówisz? No pewno. A masz 10 zł? Nie wiem, czy mam drobne. Aaaa. To i tak to sprzedacie drożej, bo ja praktycznie na to mam też kupca, ale nie wiem, czy dzisiaj by chciał kupić, czy nie. No nie mam akurat dychy. Ja, bo mam też, ja na to mam kupca ogólnie, ale wiesz, no potrzebuję kasę dzisiaj akurat, nie? Ale walenie w chuja, kurwa, mam kupca, serio. Chyba, że zrobimy pod zastaw. A po co pod zastaw? No bo ja bym sobie to odebrał i sprzedał drożej. Że o co chodzi? No jeśli chcesz to odebrać, to możemy zrobić po zastaw, nie ma problemu. No. Czyli co, tak robimy? No jeśli dasz 90 zł, zrobimy pod zastaw, ja sobie to odbiorę, przykładowo za 2-3 tygodnie. Ja sobie to drożej sprzedam i wiesz, i dla mnie będzie plus. Wy sobie zarobicie parę grosza, a ja będę miał jeszcze tak, że sobie też później zarobię. Czyli robimy to pod zastaw? Robimy pod zastaw. Nie. Na miesiąc? Nawet lepiej, wiesz. Na miesiąc? No daj na miesiąc, a wiadomo, jak wcześniej się przyjdzie, to tam wiesz, to... Dobra, tam... to zrobię równą stówę, bo i tak nie mam tych 10 zł. No i dobra, no to zrobimy tak i pod zastaw zrób, to ja sobie to odbiorę, bo ja ogólnie mam kupca na to za 150 zł. To i to, nie? No ale wiesz, kobra, potrzebuję... Kobra, ile? 940? 940, no. A ja sobie później od was odbiorę, wam zapłacę, to wiesz, to co tam będzie i ja sobie jeszcze zarobię na tym parę grosza. Tam nie dużo, ale zawsze jakiś zysk, nie? No tak. Dobra, to robimy pod zastaw za 100. Tak. No jakieś laptopy macie może też na sprzedaż czasami, czy tak już widzę, że kiepsko tu z laptopami macie? Zależy, no trafiałem się. A powiedz, laptopa, bo ja mam laptopa, bym miał na sprzedaż. To byś musiał przynieść, żebym miał to wycenić. To zobaczyć i tak. Żebym miał to wycenić, to musisz przynieść, zobaczymy wtedy. To złoty nie odbierze? No jest to, kurwa. To jest, czy to warto? Ty, ale fakty, no chuj, to złoty nie odbierze i wyjebane. I załatwiony interes. No tam, wiesz, to nie jest jakieś tam dużo warte, bo to tam stary lap... Sprzedaż, kurwa, chciał za 9 dych, dał mu za zastaw pod stówę, gdzie kurwa już tego nie odbierze, bo to w chuj, jaka głupota. Tu masz umowę na ten... Na tym wykrywacze. Dobra. Dobra, dzięki bardzo. No nie, bo on go z policją gonić może potem, a to nie jest tak, że jak kurwa nie odbierze pod zastaw, to po prostu przepada to i on bierze te rzeczy? Trzymaj, jak coś to tam w kontakcie, nie? No na miesiąc jest umowa, jak chcesz, tak, nie? Jak coś to jeszcze będę podchodził, jak coś będę miał, to tam... Jak nie oddasz pieniędzy, to zbierzesz kurwa zostawiony przedmiot po prostu. Dobra. Padnę w rejestrze. Dobra. No. Dzięki, na razie. Tak, no właśnie, jak nie odbierze, to Lombard zabiera i tyle. Przecież ile razy do gościu, co tam nie odbierali?